były już shoneny? Zabierzmy się zatem za temat pokrewny. Przedstawiam wam mega topkę anime, w których króluje akcja. Jeśli czegoś zabrakło w poprzednim rankingu, jest spora szansa, że znajdziecie to tutaj. Startujemy. Miejsce 30. Higashi no Eden. Miejsce 29. Akame ga Kill. Miejsce 28. Serafin Dni Ostatnich. Miejsce 27. Bezpańscy Literaci. Miejsce 26. Pamiętnik Przyszłości. Miejsce 25. Tokyo Ghoul. Miejsce 24. Mahouka Koko no Retto Sei. Miejsce 23. Butum. Miejsce 22. Yojo Senki. Miejsce 21. Indeks. Miejsce 20. Railgun. Miejsce 19. Banana Fish. Miejsce 18. Helsing. Miejsce 17. Durarara. Miejsce 16. Darker Than Black. Miejsce 15. Dorohedoro. Miejsce 14. Ninja Scroll. Miejsce 13. Jojo. Miejsce 12. Golden Kamuy. Miejsce 11. Great Pretender. Miejsce 10. Sword of Stranger. Miejsce 9. Black Lagoon. Miejsce 8. Saga Winlandzka. Miejsce 7. Mob Psycho 100. Miejsce 6. Atak Tytanów. A teraz przedstawię według mnie piątkę z najlepszą akcją i z najciekawszymi wydarzeniami. Miejsce 5. Tiger and Bunny. W uniwersum Królika i Tygrysa zdarzają się ludzie z supermocami. Przy odrobinie szczęścia znajdują sponsora, który wspiera ich w profesji bohatera. To anime to rzeczywistość, gdzie bycie herosem to biznes i pieniądze, a dwaj protagoniści, posiadający różne charaktery i systemy wartości, są zmuszeni do współpracy. Dodając do tego psychopatycznego złoczyńcę, złą organizację i trochę wybuchów, otrzymujemy przednie show. Miejsce 4. Kod Geass. Historia nieraz udowadniała, że zapędy imperialistyczne nie kończą się dobrze. Podobnie jest tutaj. W momencie, gdy pół świata jest pod jarzmem jednego imperium, istniejący porządek wnet ma się zawalić, wszystko za sprawą jednego nastolatka. Przygody Lulusia to niesamowite zwroty akcji. Plany, zdrady, improwizacja i liczne roszady stanowią 90% tej produkcji. Tu niczego nie można być pewnym. Miejsce 3. Bakkano. Nie mogę opisać, czym jest to anime, gdyż rozszyfrowanie, co się właściwie dzieje, jest jednym z głównych atrybutów tego serialu. W pewnym pędzącym pociągu znalazła się cała śmietanka świata akcji, od członków mafii, przez nieśmiertelnych, na zwykłych świrach kończąc. Nie ogarniasz, co się dzieje? To dobrze, po ostatnim odcinku zrozumiesz, a po drodze czeka cię niesamowita i zwariowana przygoda. Miejsce 2. Tengen Toppa Gurren Lagann. Słyszałeś kiedyś opowieści o dziecku, które za dużo ugryzło i nie mogło przełknąć? Tu połyka się całe arbuzy. W świecie, gdzie ludzie żyją głównie pod ziemią i raczej nie wychodzą na powierzchnię, dwójka przyjaciół postanawia rzucić światu wyzwanie i wyjść na światło dzienne. Bitwy, eksplozje oraz wiertła, z tym przyjdzie wam się tu zmierzyć. Przednia seria akcji. Nie wierzysz? To nic. Uwierz we mnie, który wierzy, że i ty uwierzysz. Miejsce 1. One Punch Man. Kto jest najsilniejszy z tego towarzystwa? Superman? Goku? Czy zwykły komar? Ci, którzy widzieli One Puncha, na pewno znają odpowiedź na to pytanie. Jednostrzałowiec to pyszna parodia wszystkich serii o superbohaterach. Ale gdyby na parodii się tu skończyło. Starcia w tym anime rzucają wyzwanie wszystkim znanym bitewniakom i zwyciężają przez knockout. Rozmach, animacja i skala pojedynków jest nie z tego świata. Wszystko w najprostszej formie, doprawione delikatnie drwiną.
Co sądzicie o moim zestawieniu? Zabrakło jakiegoś animca bogatego w wybuchy i pościgi? Czekam na komentarze. Do zobaczenia.